ten przetarg, w którym braliśmy udział na odbiór odpadów i który udało nam się wygrać, jeśli chodzi o Bielany i Żoliborz, zawierał bardzo wiele kryteriów. Miasto też już jest nauczone pewnymi doświadczeniami wcześniejszymi i oczywiście te kryteria jakościowe są dla naszego zamawiającego bardzo ważne. Cieszymy się i nie mieliśmy wątpliwości, że jesteśmy w stanie sprostać im. No, przykładem tego mogą być te nowoczesne śmieciarki, które mieszkańcy Bielan i Żoliborza mogą po prostu na co dzień zobaczyć. To są nowiutkie sprzęty, które przyjechały specjalnie do realizacji tego zamówienia, spełniające najnowocześniejsze normy z emisji spalin, ekologiczne w pełni pojazdy, a zatem rzeczywiście jakość tutaj jest widoczna gołym okiem. Rozpoczynając usługę 1 lipca spotykaliśmy się wielokrotnie z narzekaniem mieszkańców, że bardzo dawno nikt u nich nie był po odpady, że altany są przepełnione i rzeczywiście widzieliśmy przepełnione altany, co mogłoby wskazywać, że od kilku tygodni nie zawitał tam nikt po śmieci. Jest oczywiście taka możliwość, bierzemy to pod uwagę, ale nie prowadzimy w tym zakresie żadnych czynności. Naszym zadaniem jest po prostu sprawnie odebrać odpady od mieszkańców i do tego dążymy. Pamiętajmy o tym, że to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Weszliśmy 1 lipca. O części punktów, ich istnieniu, miejsc, w których gromadzone są odpady, nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy takich danych. One są sukcesywnie uzupełniane i teraz, gdy rozmawiamy już po kilku tygodniach realizacji usługi, możemy powiedzieć, że tylko incydentalnie jeszcze pojawiają się miejsca, do których nie dotarliśmy wcześniej, bo po prostu nie mieliśmy szans, bo nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. Natychmiast po takich zgłoszeniach reagujemy. Te miejsca są włączane do naszych harmonogramów, a harmonogramy są dopasowywane do potrzeb mieszkańców, do potrzeb wspólnot. My jesteśmy w stałym dialogu z dzielnicą i Bielany, i Żoliborz, tak by te oczekiwania na bieżąco rozpoznawać i się do nich dostosowywać. Pamiętajmy, że ten przetarg, to zamówienie ma swoje uwarunkowania narzucone z góry przez zamawiającego. My wiemy o tym, że mieszkańcom lepiej funkcjonowało się w systemie, w którym to oni wybierali firmę, która miała ich obsługiwać i to oni mieli swobodę w rozwiązaniu umowy, jeśli ta obsługa im się nie podobała. System, który zaczął funkcjonować 1 lipca 2013 roku, został wprowadzony odgórnie, ustawowo. Nie mam na niego wpływu. Naszym zadaniem jest jak najlepiej wykonać usługę i po prostu skupić się na naszych zadaniach, nie teoretyzując na temat tego, który system był lepszy. Wszyscy wiemy, który był lepszy. Wiemy to od naszych klientów, którzy przed 2013 rokiem byli z nami, byli z naszych usług zadowoleni. Mamy nadzieję, że w tym systemie, który jest dzisiaj, który jest mniej elastyczny także dla nas, ale jednak ostatecznie będą zadowoleni i firmę BYŚ będą kojarzyć tylko pozytywnie. My do obsługi tego zamówienia przygotowywaliśmy się już dużo, dużo wcześniej. W marcu podpisaliśmy umowę, zamawialiśmy nasze pojazdy, rozpoznawaliśmy teren. No ale rzeczywiście wejście 1 lipca dopiero pokazało pewne problemy. No bo przecież przejęliśmy z końcem czerwca klucze do altan śmietnikowych. Okazuje się, że część materiału jest niekompletna, część tych kluczy nie ma. Trzeba to odpowiednio posegregować. Wszystko zostało nam jakby w trakcie sztafety przekazane, a zatem nie mieliśmy czasu, żeby w tym zakresie, nie mieliśmy szans, żeby w tym zakresie się przygotować. Dopiero ten 1 lipca ujawniał i kolejne dni ujawniały problemy, z którymi staramy się sobie radzić, bo działamy naprawdę 24 godziny na dobę. Nie tylko w tych godzinach 6, 22, nomen omen godzinach, które ustala umowa z zamawiającym. Z góry przepraszamy wszystkich tych Państwa, którzy narzekają, którzy piszą do nas, nie przyjeżdżajcie o 7 rano. Jak nie przyjedziemy do Was o 7 rano, nie wykonamy tego zamówienia. Zadzwonicie kilka godzin później, mówiąc, że nie odebraliśmy Waszych odpadów. Prosimy tutaj o wyrozumiałość. My musimy w godzinach 6, 22 poruszać się po terenie i te odpady sprawnie odbierać. To jest najważniejsze. Nie bagatelizujemy tego, co Państwo do nas mówią, co do nas piszą. Wsłuchujemy się w te głosy, ale proszę wierzyć, że my także posiadamy pewne ograniczenia. Firma BYŚ już w 2015 roku złożyła wniosek o rozbudowę zakładu, chcąc zadaszyć wszystkie te procesy, które dzisiaj są na zewnątrz i które mogłyby być zadaszone, prowadzone w sposób absolutnie nowoczesny, tak jak nowoczesna sortownia działa, którą widzimy w tej chwili w tle. Nie ma żadnej korelacji czasowej między tym, co dzieje się w konkurencyjnych firmach, a naszymi tutaj działaniami. Powtarzam, wniosek złożony w roku 2015, postępowanie trwa, a w interesie mieszkańców jest to, by zakończyło się jak najszybciej, byśmy mieli ten zakład w pełni zadaszony, w pełni działający w oparciu o najnowocześniejsze technologie, byśmy mogli powiedzieć, że nie tylko sortownia, ale wszelkie inne procesy są robione w taki sposób, by służyły mieszkańcom, a nikomu nie przeszkadzały. Firma BYŚ to firma z Bielan. Jesteśmy tutaj od samego początku.
I oczywiście chcemy być. Chcemy być w sposób nowoczesny, w sposób mądry i w przyjaźni z mieszkańcami. Dlatego cały czas podejmujemy prace inwestycyjne, które zmierzają do tego, żeby zadaszyć wszelkie procesy wykonywane u nas, procesy przetwarzania odpadów, by być przyjazną firmą dla mieszkańców, a nie utrudniać. A więc wszelkie inwestycje, które realizujemy, są inwestycjami służącymi mieszkańcom. Liczymy tutaj na oczywiście w granicach prawa wsparcie władz i wsparcie lokalnej społeczności, bo to jest w naszym wspólnym interesie, żeby firma w sposób odpowiedni się rozwijała. Ale także dbamy o to, by mieszkańcy mieli taką namacalną korzyść z naszej obecności tutaj. A zatem, jeżeli pojawia się temat stypendiów sportowych, są nam proponowane w tym zakresie działania promocyjne, sponsoringowe, my bardzo chętnie z nich korzystamy i nasi mieszkańcy Bielan wielokrotnie mogli tego doświadczyć, że fundowaliśmy stypendia dla młodych sportowców z naszej dzielnicy. Jesteśmy z klubem sportowym Hutnik, który jest absolutnie naszym klubem. My tu jesteśmy, Hutnik jest na Bielanach i my z Hutnikiem również. Słyszymy teraz zakończenie lata na Bielanach. Oczywiście chcemy być i dziękujemy władzom za to zaproszenie. Chcemy być z mieszkańcami, chcemy obdarować ich drobnymi upominkami, porozmawiać na temat naszej obecności na Bielanach, także posłuchać, jeżeli są gorzkie słowa, są jakieś uwagi w naszej pracy, to my chętnie ich posłuchamy. Chcemy być dla Państwa coraz lepsi.